Po latach dominacji Sony, Canon w końcu wypuszcza na rynek dwa pełnoklatkowe, bezlusterkowe korpusy. Od premiery mija rok, a my po tym czasie przyjrzymy się, czy pomimo tego czasu ta opcja jest dalej warta kupienia. Premiera tych korpusów, tak jak każda inna wśród flagowych producentów aparatów, odbiła się szerokim echem wśród internautów, a po pierwszych testach pozostawiła pewien niesmak i niechęć. Ale czy na pewno? Widać, że wyścig trwający już lata nabiera tempa i zaczynają pojawiać się korpusy aparatów, które są w stanie nagrywać aż w 8K. To bardzo imponujące, ale czy potrzebne? Dziś, dzięki uprzejmości sklepu PhotoPlus, mamy okazję przyjrzeć się bardziej przystępnej opcji, jaką jest Canon EOS R6. A dzięki dostępnej szerokiej gamy produktów Smorik w sklepie PhotoPlus, dodatkowo go podrasowałem, dzięki temu nasz Canon stał się bardziej funkcjonalny. Nie będziemy zbytnio zagłębiać się w parametry techniczne tego korpusu, ponieważ każdy z Was i tak będzie w stanie sobie je wygooglać. Zamiast tego spojrzymy na ten korpus bardziej pod kątem praktycznym, dla wykorzystania wśród filmowców lub fotografów i dla kogo ten aparat właściwie był kierowany. Tak więc bez zbędnego gadania zaczynajmy. Fala hejtu na te modele wybuchła, gdy okazało się, że nowe korpusy Canona mają problem z przegrzewaniem się. Internauci nagłośnili temat i zrobiło się głośno, ale czy słusznie? Jest kilka filmów w sieci, gdzie wykonywali testy długości nagrywania i przegrzewania się korpusów. Ja wykonałem własny test, chciałem jednak sprawdzić, czy wyniki będą podobne. Aparat był na statywie w pokoju bez klimatyzacji w upalny dzień. Z racji, że test był czasochłonny, zdecydowałem się nie oczekiwać dłużej niż 5 minut, aż korpus ostygnie i nie nagrywać tego procesu, aby oszczędzić Wam czasu. A oto i wyniki. Jak sami zauważyliście, problem przegrzewania się korpusu występuje tylko i wyłącznie podczas nagrywania w maksymalnej rozdzielczości i klatkarzu. Pewnie biorąc aparat w upalny dzień, kiedy korpus już się nagrzeje w słońcu, na pewno te czasy byłyby o wiele krótsze. To dobrze czy źle? Zależy, jak na to spojrzymy, pod jakim kątem na to spojrzymy. W przypadku normalnego nagrywania w 24 klatkach przedział czasu nawet w słońcu powinien wydawać się wystarczający. Trochę nie rozumiem tej całej nagonki na problemy z przegrzewaniem się tych korpusów. Przecież nie tylko Canon się przegrzewa. Weźmy na to Fujifilm X-T3 i 4, gdzie sytuacja była analogiczna. Reszta znanych korpusów również się przegrzewa. Lepiej pod tym kątem radzi sobie Lumix i Sony. Sony A7 III również osiąga podobne wyniki co Canon R6, który co prawda jest starszą konstrukcją. Za to w Lumix S1H, który nagrywa w 6K, zastosowali już chłodzenie. To już krok ku temu, aby nazywać ten aparat chyba pełnoprawną kamerą. Dlaczego R5 i R6 się przegrzewają? Pod uwagę trzeba wziąć konstrukcję korpusu, jak i sam fakt, że jest on uszczelniony, jak i to, jaki cel przyświecał twórcom tego modelu, do jakiej grupy odbiorców kierowali ten produkt. Nie bez znaczenia są też kodeki, w jakich nagrywa R6. R6 nagrywa obraz w 5,5K, następnie jest on kropowany do 4K i zapisywany w kodeku IPB, który jest bardzo skompresowany. Co prawda zapewnia on dobrą jakość, ale jego kodowanie i dekodowanie wymaga więcej mocy obliczeniowej, a co za tym idzie, to sprzyja w samym korpusie do powstawiania wyższych temperatur. Canon R6 z 20-megapikselową matrycą radzi sobie lepiej podczas filmowania w słabych warunkach oświetleniowych od dużo droższej R5 z matrycą 45 megapikseli. Oba korpusy to pełne klatki, ale w R6 piksele są większe, bo jest ich mniej. Dzięki temu lepiej wyłapują światło i to jest dowód na to, że więcej nie zawsze znaczy lepiej. W trybie filmowym maksymalne ISO to 25600, a za to w trybie manualnym największe to 102400. Z nowym softem 1.3.1 Canon dostał możliwość wyboru jakości, z jaką chcemy nagrywać. W przypadku R6 jest to IPB Standard i IPB Lite. W przypadku IPB Lite szczegółowość obrazu i waga pliku jest zauważalnie mniejsza. Co za tym idzie, również rozpiętość tonalna, więc jeżeli chcecie zachować dobrą jakość obrazu w przypadku nagrywania bardziej profesjonalnych reklamówek czy filmów, zalecam zastosowanie tutaj IPB Standard, szczególnie z 10-bitowym Zilogiem. Jeżeli chodzi o zakres i dynamikę tonalną, to R6 wypada prawie tak samo jak Sony A7 III i Lumix S1, który jest prawie w tej samej półce cenowej.
Ważnym aspektem, za jaki trzeba pochwalić R6, jest naprawdę szybki autofokus z opatentowanym przez Canon systemem Dual Pixel drugiej generacji ze śledzeniem oka i obiektów, który jest naprawdę świetny i robi niesamowitą robotę. System jest rozbudowany i możemy go ustawić do własnych preferencji. Autofokus w R6 działa naprawdę dobrze i szybko, również w połączeniu ze starszymi typami obiektywów od Canona. Mój to 24-105 mm, który podłączyłem do zamiennika adaptera. Jestem przekonany, że ten aparat zrobi jeszcze lepszą robotę w połączeniu z nowymi obiektywami od Canona. Zresztą o fotografowaniu wypowie się moja koleżanka Ania. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Jajkiewicz, fotografią zajmuję się od kilku lat. Przede wszystkim pracuję jako fotograf sportowy, reportażowy, jak i komercyjny. Co sprawiło, że wybrałaś Canon R6? Zanim zdecydowałam się na zakup Canona R6, pracowałam na Mark IV. W momencie, kiedy Canon wyszedł z propozycją bezlusterkowca, to była jedyna słuszna decyzja dla mnie, ponieważ nie chciałam inwestować dodatkowych pieniędzy w obiektywy. I to była taka główna przyczyna, dlaczego kupiłam akurat ten aparat, a nie inny. Jakie masz wrażenia z pracy z tym aparatem? Jakie są dla Ciebie plusy w porównaniu z innymi modelami, których używałaś? Jakie są, jeśli są, minusy? Przede wszystkim główną zaletą tego aparatu jest bardzo dobrze pracujący tryb AF. W fotografii sportowej, gdzie model zbliża się, oddala ode mnie, wykonuje nieprzewidywalne ruchy, bardzo, bardzo łatwo łapie ostrość na modelu i to niesamowicie ułatwia pracę. Przede wszystkim drugą zaletą tego aparatu jest to, że jest szybkość klatek na sekundę, co w fotografii sportowej jest mega, mega ważne. Jeżeli miałabyś teraz wybrać, czy kupić Canona R6 ponownie, czy wybrałabyś inny model, czy ten sam? Kupiłabym drugi R6. Istotną rzeczą, o której trzeba wspomnieć, jest to, że jeżeli macie już tanie, niemarkowe zamienniki akumulatorów do swojego Canona, to musicie liczyć się z tym, że aparat wykryje, iż nie jest to oryginalny akumulator i ze względów bezpieczeństwa aparat zostanie wyłączony. Dostaniecie takie powiadomienie na ekranie. Wyjątkiem są za to akumulatory Newell LPE6, które działają, pomimo iż nowe akumulatory, mocniejsze, lepiej zaprojektowane do tego korpusu, to LPE6NH. Co do działania tych zamienników w poprzedniej wersji generacji, absolutnie nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Jeżeli potrzebujesz zrobić z R6 bardziej pełnoprawną kamerę, to jest na to pewne rozwiązanie. Wielu z Was na pewno je ma, zna, a nawet stosuje. Chodzi o rejestrator z wbudowanym monitorem Atomos Ninja 5, który jest w stanie nagrywać obraz po HDMI 60 klatek na sekundę, HDR z C-Logiem i nie tylko, w kodekach ProRes, ProRes RAW i AVID. Do zasilania urządzenia będzie nam potrzebny standardowy akumulator NPF, no ale niestety do rejestracji już obrazu będzie nam potrzebny dysk SSD, najlepiej WD500, żeby na wszystko czasu nam starczyło. Znajdziecie w pudełku do tego dysku adapter, aby go tutaj zainstalować. Po wszystkim dysk należy sformatować, wybrać odpowiedni kodek, no i voilà, prawie gotowe. I tutaj drobna uwaga. Możliwość nagrywania na Atomos Ninja 5 w 4K mamy jedynie, gdy aparat jest w trybie filmowym. Rekorder automatycznie wykryje rozdzielczość i klatkaż, jaki ustawiliśmy w aparacie. Dalej pozostało nam już tylko wybrać kodek, w jakim chcemy nagrywać. Po zastosowaniu tego urządzenia omijamy całkowicie limity związane z czasem nagrywania w naszym korpusie, no i oczywiście załatwia to sprawę z przegrzewaniem się, ponieważ jedyne co nas ogranicza to pojemność naszego dysku. Podczas montowania tego materiału okazało się, że Canon wypuścił nową aktualizację układową w wersji 1.4, która dodaje Canon Log 3 i jednoczesne nagrywanie na obu kartach. To dobry ruch ze strony Canona w stronę filmowców. Może to być dla kogoś argument przeważający o zakupie tego korpusu. Jest to również prawidłowa praktyka w kwestii robienia kopii zapasowych, która jest uznawana w profesjonalnym środowisku filmowym.
to nie ma jednak aż tak dużego znaczenia, patrząc na to, co oferuje nam R6 w stosunku do ceny. Zabrałem go na spacer w ulubione miejsce. Użytkuje się go naprawdę dobrze, jednak kodek IPB H265 Stilog sprawia wiele problemów postprodukcji. Wsadzając go do programu, niestety był zbugowany, dlatego też obraz, który zaraz zobaczycie, to tylko 8 bit. No więc, dla kogo jest Canon R6? Patrząc pod kątem zamysłu twórców, do kogo kierowali ten produkt, wydaje mi się, że ten korpus jest skierowany bardziej dla fotografów, którzy czasem mają jakąś potrzebę zrobić sobie jakąś krótką formę filmową. Nie możemy zapominać o tym, że jest to nadal aparat, który oferuje ciekawe funkcje filmowe. Czy warto kupić Canon R6? Tak, warto. Pod warunkiem, że mamy już w swojej stajni sporo obiektywów z serii Canon EF, no i chcielibyśmy się przesiąść na nowy model. To jest bez wątpienia bardzo dobra konstrukcja, jak na swoją cenę oferuje bardzo wiele. Jest dobrym kompromisem. Pamiętajmy jednak, że każdy zakup sprzętu należy dobrze przemyśleć i odpowiednio dostosować go do własnych preferencji. A jeżeli Ty już przemyślałeś swoje zakupy, no to zapraszam Cię do sklepu Photo Plus, gdzie oczywiście znajdziecie cały asortyment, jaki znalazł się w tym filmie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób tym materiałem Wam pomogłem. Resztę zostawiam do Waszych przemyśleń, no i dziękuję za uwagę.